Od dzisiaj powinny już się pojawiać regularnie odcinki codziennie z Minecraft XD. Przypominam, że jutro na kanale Dealera kolejny odcinek, a pojutrze na kanale Wuki jedziemy w tak w kółeczko. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, będzie naprawdę bardzo fajnie. Wuka, możesz mnie bić, a dzisiaj zrobimy sobie małą wyprawę po... Nie jasne robiłem. Jasne. Po papugę, mogę już powiedzieć tak? Fajnie, super. Ej, stary, przedstawiłeś dziubagę. Właśnie, przedstawiłeś dziubagi. To jest dziubaga. Dziubaga? To wejście do naszego domku to jest dziubaga? To jest strażnik. Ej, to jest dziubaga. Czy to jest dealer, szczyt twoich umiejętności artystycznych i zrobienie jakiegoś... To jest dziubaga. Jakiejś kupy na wejściu, no nie... On jest strażnikiem. To jest dziubaga. To jest dziubaga. No, więc... A tu są jego mali strażnicy. Oddajcie cześć dziubadze w komentarzach. Dziubaga. Piszcie dziubaga forever. Dziubaga forever. Dobra. Dziubaga forever. Jakby na starcie chciałbym jeszcze, zanim przejdziemy do... Ej, farmę przygody. W ogóle, ho, pokażę ci. Dobra, pokażę farmę. Super. O, proszę, bar... A, ej, tu już zepsułeś połowę efektu, bo tak jak ja? Był pełno... No, nie, to dealer, to dealer. Farma, bardzo niefajnie, ale no dobra. Jest ładna farma, nawet spoko, Marcin. Dostajesz plusika do dzienniczka. A ja wam, widzowie, pokażę. Jej, plusik, plusik. Dać uwagę? Plusik. Ja wam, widzowie, teraz pokażę. Mamie, że dostałem plusika. Daj mi plusik za dziubagę. Ja wam teraz pokażę, widzowie, ile leveli mi przyjdzie z jednego posiedzenia w kurniku. Jezu, uwaga. Ten znowu z tymi kurami. Tak. Ej, on jest zboczony, stary, z tymi kurami, nie? Nie, nie bij mnie, nie bij mnie, stary, mam 20 level, stary! 20. O 20. Boże, straszne! No zostaw mnie, to. Weź stąd wyjść, dealer, bo chcę pokazać, stary, pierwszy raz, jak farma działa. Ty skąd siebie bierzesz? Pierwszy raz, no stary, to, ty nie wierzyłeś w moją farmę. Też chcę trochę. No nie, dobra, ja stąd wychodzę. Ej, sorry, stary! Chciałem kurczaki zamiast, stary, nie ciebie. Kurczak, to nie twoja wina. Nie wiem czemu, no, zmieniłeś, ale... Zmieniłeś się w kurczaka, stary. Zmieniłeś się w kurczaka. Dwie sprawy, ej, po pierwsze... najgorsze, że itemy jego będą teraz wylatywać. Nie, nie, bo dealer coś zmienił na serwerze i zrobił, że itemy nie wypadają znowu. Więc no o tyle mam farta. I tu masz farta, dealer, bo bym cię wyrzucił z tej serii, jakbyś mnie zabił tak na serio. Siema, masz... O, git, stary, dobrze, że to zrobiłeś. W końcu będzie spokój. Ja nie wiem, zostawcie łapkę w górę, bo ja się dla was męczę z tymi debilami, nie dla siebie. Jezu, jak wyzywa, Doknes, czemu ty masz agresywny, nie? Czemu jesteś taki... No bo mnie zabijacie co odcinek. Ale Doknes, to nie jest powód do płaczu i denerwowania, no właśnie, się. No właśnie, to jest powód do tego, żebyś, nie wiem, wiesz, stary, możesz... Słuchajcie, bronić swojego zdania i jakby rozmawiać i pokazywać, że... Czy możemy przejść do właściwej części filmu i kopsnąć się już do tej dżungli, czy jeszcze coś chcieliby się tutaj dodać? Dać, jeszcze kogoś dziubaga machnąć mieczem. Dziubaga. Dziubaga. A właśnie od dziubagę pozdrowiłeś, Doknes? Ej, co sobie zabiłeś? Tak o, profilaktycznie, a ty mnie za co? Ej. O, ale szczuszka przeciąłem przez drzwi, widzieliście to? Karol, mamy tajne przejście przez pokój Doknesa. Jakie tajne przejście? Nie, nie muszę, znowu zrobił. No, super tajne. O, jazda! Ej, ale teraz łatwiej się wchodzi przez szklarnię, człowieniu. Pa, tutaj cyk. Elegancko. Okej, okay. Ja nie wiem, czy wam mówiłem, ale tutaj postawiłem sobie ten sztandar jakby. I jest spoko. Ej, co jest? Czemu wy się bijecie? No weź go dobij. No on nie, bije. Ja nie będę go bił. Ty nie traci rzeczy. Macie klapsa od taty. Dobra. Ej, nie zabijaj więc go! Ja mam koordy dżungli. O, ej, dobra, teraz nie zabijaj, stary, bo ma pusę. Ja mam koordy dżungli i teraz przejdziemy się tam zaraz. Teraz i jak się ogarną, to widzimy się po przerwie. Wracałem po dłuższej przerwie, po drodze pojawiło się kilka komplikacji. Jak widzicie, mam level drugi, straciłem wszystkie itemy i moja zbroja jest na wykończeniu. Dzięki, dealer. Dzięki, dealer. Dzięki, dealer. Dzięki, dealer. Śmierdzisz, śmierdzisz kakałem. Melona, melona bym zjadł, ja bym melona zjadł, melona bym zjadł. Słuchajcie, zróbcie tak, jeżeli was też zauważy dealera, zostawcie pod jego filmem łapkę w dół standardowo. O co ci chodzi, Doknes? Ej, bardzo niefajnie, namawianie do hejtu, to nie jest miłe. Dokładnie, chcemy zrobić przygodę, Doknes, a ty się skupiasz tutaj. A mi zostawcie łapkę w górę na pocieszenie, bo jak widzicie, jestem jedyny normalny w tej serii, jedyny nie zabijam wszystkich dookoła, tylko nie zabijam. Tak, jedyny obrażasz wszystkich. Stary. No, jakby każdy... My jesteśmy kulturalni, a ty co? Co ta sobą reprezentujesz? No i fajnie, i wiecie co? Kolejna obrażasz sprawa. O, ej, dobra, wziąłem... Kao, czy nie? Kolejna sprawa wygląda tak, że ja wziąłem nasionka, żeby oswoić papugę. I wiecie co? I zrobiliście, straciłem te nasionka. Dobra, ej, ja mam to trzeba nasiona, jakieś... Stary, mam no to fajnie, to super, to daj mi pół, 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 daj mi pół. No nie wierzę. Dobra. Było być takim niemiłym, stary? Szukamy, panowie, znaczy czegoś, to może być przydatne. Na pewno weźmiemy sobie kakao, kakao będzie jakby spoko
pomysłem. Tak? Bambus! Bambus? No ale bambus był, ale dobra. No już był. No dobra, weź go. Znalazłem coś lepszego. No pa, tak, to. Twierdza. No stary, idealnie, idealnie. To jest rzecz, którą chciałem eksplorować. A fajnie, że się szybko znalazła. Gdzie tutaj jest wejście w ogóle? To jest rzadkie chyba, no. Cześć, gdzieś tutaj oro. I tak overwałem strzałą. Co tu jest? Żelazo, kości, bambusy. Ej, bo ja znalazłem tajemniczą skrzynkę ukrytą. Jakoś nie. Strzały. A co było w tej skrzynce ukrytej? Coś fajnego? Złoto, stary i kości. Jest to zgniłe. O, ale są styki pistołny. O, właśnie. To nam się przyda. No, to będzie fajne. To na mój koszt. Dobra, to res są też. Musimy, słuchajcie, to ogołocić do cna, bo wiadomo. Wiadomo, trzeba kraść. Jak już kraść, to miliony. O nie, i co? I nie mówcie, że się robi ciemno. No robi się ciemno. Macie łóżka? Nie. Nie, a ty masz łóżko? No ja mam trzy łóżka. Masz? No tak. To dawaj, stawiaj je. A gdzie? No stary, w twierdzy. A możemy na. A to oświetl, najpierw oświetl. Nie mam stary pochodni, chyba że czerwone się liczą. No ja też nie mam pochodni. Masz, postawię ci tu czerwoną. Oświetlone. Nie, to weź, masz się nie dogadać. Jak oni świetlicie, zbudujesz tutaj drzwi do tez. No dawaj drzwi. Nie mam stary drzwi. Kładź te łóżka, bo mamy mało czasu, a ty chcesz odcinka raz powiedzieć na kłóceniu się o jakieś pieprzone drzwi? Ale to ty się kłócisz. Ty wytykasz palcami. To ty, ale to ty utrudniasz, nie musisz drzwi po prostu położyć. Pa, jak od razu agresywnie. No właśnie, o co chodzi z nim? Jaki problem? Dokładnie, no, stoi zawsze, tak? Zrób drzwi, to postawię łóżka. Ale nie mam, stary, ani drewna, ani craftinga. Stary, nie będę wychodził do lasu o tej porze. Kładziesz te drzwi, kładziesz te łóżka, czy robimy cięcie? Nie, postawię te łóżka, jeżeli... Kładź. Zrób drzwi? Kładź, albo robimy cięcie i czekamy tak do rana tutaj. To czekamy do rana. Bo nie będę nagrywał w ciemności. Jezu, jakie dziecko? Ja jestem dziecko? Się odezwał ten, no, połóż to, po co? No, dobra, nie kłóćcie się, chłopaki. No okej, no mogę to położyć, ale drzwi. Ja coś wnoszę, ty coś wnosisz? Jezu, co się tu dzieje? Dealer, słuchaj, jakbyś mnie nie zabił, to wniósłbym więcej, dobra, niż tylko chodź, twoje Marcin, głupie masz żarty. Masz łóżko, Marcin, trzymaj łóżko. O, gdzie na mordo? Trzymaj łóżko, trzymaj, dobra. Aha, no to fajnie, panowie, muszę wam powiedzieć, że naprawdę to bardzo przemyślany plan. Teraz, nie wiem, jakby, szczerze nie mam lawy. Ona by mi się przydała w tym momencie. Boże, jaki zamysł. Pa, i zniszczył mi łóżko. No! Jezu, ale oj, myślałeś, że je złapiesz, stary, a nie dałeś rady. Pójdziemy kiedyś spać, dealer. A doktor, przynieść łóżko. Jesteś, stary, najdudniejszą osobą w tym całym odcinku. Okay, cały czas zanudzasz. Stary, stoi mu od 5 minut w twierdzy, bo nie chcę rzucić głupiego łóżka. Ja mam dwa łóżka, naprawdę. No dawaj, dobra. No to widzimy się, jak wstanie słońce. Ja już mam dosyć z wami, chłopaki. Dobrze, że jest jasno, bo inaczej to. Kiedy kniesz zrobić? O, tu jest wyjście. Minecraft XD Solo. Minecraft XD Solo? O, dobra, patrz, dobrze. Widzisz, kiedy było ciężkie. Dobra, ale po co ci te łóżka? O nie, tu jest szkielet jeszcze, że się nie spalił. Dobra, spokojnie. Pyk, dawaj kości. Dobra, kości są. Gdzieś tutaj, podejrzewam, melony. W końcu powinny się pojawić. Melony. Melony! Witam. O, gdzieś pewnie tutaj będą papugi i nie wiem, czemu mam takie dziwne przekonanie, że papugi się zwykle spawnują wokół wody, ale to jednak nieprawda. To tylko mit, który wymyśliłem, nie wiem czemu. Nie, jakoś... ale wtedy chyba widać jakby więcej przestrzeni, tak łatwiej mogę spotować jakoś papugę, teoretycznie. Ej, wy poszliście w stronę wody, czy gdzie? Tak. Ale dobra, nie iść tam dalej, bo tam się kończy dżungla zaraz, a my chcemy, stary, szukać papug. Dobra, czyli musimy iść głębiej, musimy iść tam w takim razie. Głębiej? Gdzieś... A chodźmy obrzeżami, stary, żeby się... No nie, bo nie zejdziemy wtedy papug. Dać papudze ciastka, bo pójdę, kochałem ciastka. Okej, idziecie ze mną, też czy nie idziecie ciastka w ogóle? No nie, zgubiliśmy się. No przecież mówiłem, chodźcie za mną, no to chodźcie to samo, gdzie byli się przed chwilą. No bo, stary, ty chcesz wszystko za szybko, weź wychilluj trochę. Się odezwał ten, co od razu pobiegł sam w inną stronę. Ale ja pobiegłem po melony, stary, miałem w tym cel. Ale to było wcześniej, dobra. Jesteś tu, dealera nie ma, może nawet lepiej, dawaj, Marcin, idziemy we dwójkę. O nie, znalazł. Ja czekam na Karola. Gdzieś papugi mogą być na pewno. Dealer, ja wiem, że ty może nie jesteś zbyt inteligentny, ale na rozmawianiu ze zwierzętami się znasz, więc dawaj, wołaj te papugi. No wołaj je. Byłeś niemiłe, byłeś dupkiem. On cały czas jest dupkiem. Wołaj te papugi, dealer. Nie będę się słuchać ciebie. Dobrze, Karol. Dobra, to zrobimy inaczej. A ja się po prostu wyjdę na najwyższe miejsce tutaj. Pamiętajcie, postawcie Marcin, jadą po ciebie. To po mnie. To było niemiłe. Ty jest świnka, świnki nie szukałem, ale dobra, wezmę ją, bo w sumie to nie wiem, czemu miałby mnie... nie brać. Tutaj to... A nie, dobra, myślę, że to papuga, to tylko twój... O, dynia! Bierz tą dynię! Fajna, dobra. Sensacja, ej, kurde. Doknę. Dobrze, co chcesz jest? Z dyni? Ha, ha. Ej, dynia to lepiej niż papuga nawet. Nie wiem, chodź za mną, Marcin, chodź. Znalazłem coś. Co znalazłeś? Co to jest? Znalazłeś papugę? Nie, jestem na drzewie. Znalazłeś... O mój Boże, jakie urocze. Co znalazłeś? Jesteś piratem? Patrz, patrz, widzisz na to drzewo? Widzisz na drzewie? Ej, na którym? Tam. A co? A... Co jest? Co tam jest? Ocelot?
grubo. Tak. No, no i co w związku z tym? Jakby no ocelota się nie zgadzał. Musimy uratować drzewa, mu życie. Ale stary, do ocelota trzeba chyba ryb, nie? Patrz, człowieku. Ale ocelocik jest, popatrz jak słodko stoi na tych drzewach. Na całym no, ja drzewa. Tutaj już kurde. Okej, okay, ja nie wiem czy to słodkie, może tam po prostu utknął. Wygląda jakby utknął. Dlatego trzeba go uratować, stary, no. I co, i co? Wy go uratujecie, wy go uratujecie. Powodzenia, patrzę, obserwuję, jak to zrobicie. Boże, jaka desynchronizacja w ogóle zadań. No i co z nim teraz zrobicie? Trzeba go teraz... Co trzeba? O, widzisz? Musisz podkopać, poniżej spadł na dół, bo koty nie umierają od upadku. Okej. I jest na dole, widzisz? I uratowaliśmy mu życie, jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie. Jesteś jak strażak, strażak Marcin. Strażak Marcin. Ja znaczy nie boi mnie. Ja nie wiem. Stary, uratowaliśmy mu życie, to dalej nigdzie nie widać papug. Może go złowię. Bo papug nie znajdziemy w dzisiejszym filmie, stary. No dobrze, że tak. Jesteśmy dopiero w dżungli jakieś niecałe 5 minut. Z tego 4 zmarnowaliśmy na to, żeby z dealerem stać w tej świątyni głupiej. Doktor, stary, ale mogłeś, niemiły jesteś. O, melony! Ojej, to jest dobra. Melony! Dobrze. A, nie wiem, ja ci może na urodzinie MWK kupię melona. Ej, czy... Ale muszą być ciepłe. Z melonów się robi coś innego niż melony? Ciepłe melony, no. Mogą być i ciepłe. O, myślałem, że... Dobra, to akurat może nie jest siema, papuga. To raczej taka podruba papugi, taka stary, nieumiejąca latać. Było chodzące. O nie, teraz... A wiesz o tym, że dealer jest wege. O kurde. Wiem, stary, ale w KFC je te... Z halloumi, stary, zamiast mięsa. A w sumie w KFC i tak pewnie nawet nie ma mięsa prawdziwego, więc... Nie wiem. Nie, no już bez przesady, ale... Chłopaki, zgubiłem was totalnie, nie wiem gdzie jesteście, ale znalazłem znowu melon. Nie, okay. Ja się zgubiłem z Doknesem, to ty Marcin, gdzie jesteś. To masz gorzej, stary. No. To, dealer, chodź tutaj dołem pójdziemy, bo papugi jakoś nie widziałem jeszcze papug na drzewach. No właśnie papugi są tak dosyć stare, różnie. Czyli one są, przecież masz głośne dźwięki Minecrafta włączone? No, powiedzmy, że no jakieś tam mam, głośne, ale... Oj, i tak wątpię, że będę na słuchu polegał w tym przypadku. Jakby dookoła dalej papug nie widzę. Tam już się... To MWK. Małczyn zgodowy dostał w dżungli. Szuka swojej świnki. Tu kolejna podruba papugi. Kurczaku, proszę, KFC nie pokazuj mi się nawet na oczy, bo mi się przykro robi. Kurde, tutaj nie mogę znaleźć. Kolejny kurczak. Czemu tak mało się spawnuje tych głupich papug? No bo są rare. Nie są głupie. Jak będziesz je obrażał, to no ci właśnie, nie pokażą. No właśnie, to jest takie coś... One słyszą wszystko. Ale i go obrażasz. Tak, to dokładnie. Na pewno to dlatego. Widzisz, każdego w tym odcinku zwyzywałeś. O, nie, melony Marcina znalazły. Papugi. O, melonów jeszcze nie zwyzywałeś. Ty zbyć o melonach, Doknes? Pamiętaj, ciepłe melonki. Melony to zło. Kurde, ale zrobiłem kółko jakieś dziwne. Jestem w tym. Nie wiem, gdzie jestem. Masakra. Ja jestem koło twierdzy, stary, znowu. Chyba, że tu jakaś druga, czekaj. Ej, ja zobacz. Też jakieś dziwne kółko zrobiłem. A nie, bo zrobiłem. Drzwi, stary, ten. A, chyba, że to taka wypasiona jakaś inna. Ja nie wiem, ja się boję, bo ja naprawdę chyba walnąłem też kółko razem z wami. Jak tam będzie twierdza, ja to znaczy, czy tam jest twierdza przede mną? Tak, tam jest twierdza Ej, jak, to poczekaj, ja jestem koło twierdzy. Jak to się stało? Nie wiem. Musieliśmy pójść z jakimś niekompetentnym, pewnie za MWK-ą. Ej, stary, no, ja sobie sam byłem. Weź tam opanuj emocje, co? Dobra, słuchajcie, chłopaki, ja jestem załamany i ja powiem wam, że ja znajdę te papugi bez was 100 razy szybciej niż wy. Możemy zrobić takie zawody. Dupa, Jasiu, karuzela. Kto pierwszy znajdzie papugi, ten wygrywa. Let's go, ale jazda. Co wygrywa? Stówkę? Nie, stówkę. Stówkę? Ja bym się założył o tysiaka. O tysiaka? Bo to wiecie, to teraz modne, że się płaci dużo pieniędzy za challenge na YouTubie. No to, ale nie w Minecrafcie, stary, bez przesady. To powiedz, Doknes, zakładamy się o 1 000 000 złotych i zrobisz cięcie takie. Ale Minecrafterzy nie biedacy i hajs też swój mają. No, okej, ale stary, ty tu dasz, że 1 000 złotych za papugę, czy coś? Nie, to już za późno. Już mam dawno innego bejta na oku. Ej, nie to. Stary, znalazłem KFC. Faj. Ej, ta dżungla jest w ogóle bardzo mała, bardzo mała. No, jest mała. Ja nie wiem, mi się wydaje, że ta dżungla jest na tyle duża, by spokojnie znaleźć papugi. Nie, stary. Że nie wyobrażam sobie scenariusza, by nie znaleźć papug. Ja rozumiem, że pandy, ale dobra, kijać już te głupie pandy, nie obchodzą mnie te pandy i tak nawet pandy się nie da odskoić. Czemu pandy wyzywasz? Co one ci zrobiły? On wszystkich wyzywa, stary, jest mega niemiły dziad. No, Doknes. Doknes, chcesz porozmawiać? Jakieś problemy? Masz problem z emocjami? Możemy porozmawiać. Ja z górnego miejsca, znaczy górnego, jak najwyższego, wypatruję papug i dalej niestety nic nie widzę. Widzisz, komunikę tematu? Widzisz? No.
za niego. A to jest pierwszy problem. To jest pierwszy problem, darkness. Ej, dobra, chłopaki, bo w tej dżungli nic nie znajdziemy. Tutaj tylko ciepłe melony dają i no. poza tym. I bambusy trochę, bambusów. No. Siedzieliśmy tu 18 godzin i teraz minęło. Nieprawda, dealer, nie kłam. Żadne 18 godzin. 14 lat siedzieliśmy. Jakoś ci nie przeszkadzało, jak byliśmy w tej głupiej piramidzie, żeby nas trzymać jak najdłużej. 28 godzin, chłopaki, co wy na no i gratulacje. W końcu się poświęciłeś czemuś ambitnemu. No ej, to jest pomysł, nie? Tak, no tak, fajny pomysł, fajnie, tak. Fajnie robią chłopaki. Fajnie chłopaki robią, dobrze robią. Ej, dobra, powiem wam tak. Bardzo mi się nie podoba ta dżungla. Tu nic nie ma, to jest bieda. To jest naprawdę jakaś dżungla bieda edition. Ja nawet nie wiedziałem, że istnieją takie jest biedne dżungla. Ej, ta dżungla jest jeszcze w kapę większa niż nam się zdawało. Ona się tu ciągnie w jedną stronę taką, że aż mi się nie renderuje do końca. Tam, czyli tak? jednak fajnie. Są szanse na papugę. Co, MWK znalazłeś? Ej, w ogóle, ej, ja przepłynąłem przez jakąś tą, o kurczę. Paki, zakład o stówkę dalej trwa, tak? No, generalnie... To. Ja generalnie znalazłem papugę. Ja też mam dwie papugi. A, no to nie. Stary... To nie. Myślałem, że będę stary, pierwszy. Czemu wziąłeś papugę Blue? Ja mam nawet koszulki z nią gotowe. Ja chciałem stary koszulki z nią zrobić. Boli mnie. Co ty robisz? Nie, stary. Ja będę miał niebieską papugę. Ja będę miał niebieską papugę. O, dobrze zrobiłeś, stary. To za papugę. Bardzo dobrze zrobiłeś. Ma tupet ten mały ham, nie? Dobra, wiecie co? Nie ma papugi i nie będzie. Przez dealera. Przez ciebie, dealer. To ty zabiłeś papugę. Przez ciebie, dealer. Zabiliśmy w tym odcinku 3 razy. Nie płacz, stary, tylko, dobra? Nie płacz, stary. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jakby możecie zostawić łapkę w górę pod moim odcinkiem i wziąć udział w ankiecie. Wow. Zapraszam was do ankiety. Bawcie się i cześć.